próbujemy właśnie zidentyfikować inteligentne specjalizacje rozwoju naszego regionu w ramach tworzenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020. Ta konferencja, która tutaj zjednoczyła zarówno przedstawicieli biznesu, jak i instytucji okołobiznesowych, samorząd w osobach właściwie całego zarządu województwa opolskiego oraz przedstawicieli świata nauki krajowego i zagranicznego. Mamy tutaj osoby z Uniwersytetu w Sewilli i Instytutu Prospektywnych Studiów Technologicznych. Ten temat jest interesujący i poznawczo, i praktycznie. Budzi szereg kontrowersji, jak każda nowa rzecz, która jeszcze do końca nie została zweryfikowana w praktyce. Dyskusja jest bardzo interesująca i co ciekawe, istnieją tutaj dosyć duże rozbieżności poglądów co do zarówno metody identyfikacji specjalizacji inteligentnych, jak i co do w ogóle możliwości takiej identyfikacji tych specjalizacji i później prowadzenia odpowiedniej polityki, właśnie ile polityki horyzontalnej, ile polityki sektorowej w rozwoju regionów. Jak wspierać te inteligentne specjalizacje, żeby nie ponieść kosztów alternatywnych, czyli zaniechania dofinansowania czegoś innego, czegoś nowego, czego nie przewidzieliśmy. W związku z tym nie dofinansowaliśmy i być może straciliśmy jakąś szansę rozwojową. Więc z jednej strony pamiętajmy zawsze, że wspierając coś, jakieś specjalizacje, tym samym nie wspieramy czegoś innego. To jest zawsze taki wybór trochę zero-jedynkowy.